Halo, czy witajcie, to znowu Ryfek. Witam w kolejnym Isaaczku. Jak to Isaac Forever? Ty, co, mody działają już? Enable mods. Mods could be unstable until they have been updated. Okej, okay. Keep disabled. No to dlaczego mam wyłączone, a mam Isaac Forever i grubasa swojego? Nie wiem, czarna magia, dobra, ty, bo ja się boję, że tutaj nie będzie działało. Bo dzisiaj chciałem zagrać zmienionym panem Apollyonem. W ogóle zadajecie mi ciągle pytanie, ty, a, boss badge działa, boss badge could not initialize. What the fuck, co to się odwala, ty, zresetuję tę grę, bo coś jest nie tak, zadzwoń. Nie wiem, zresetowałem grę i już jest tutaj repentance plus beta. Nie wiem, o co chodzi, nawet nie mam continue. Chyba dobrze zresetowałem, nie, tylko po prostu zagraj na Steamie, nic nie zmieniłem. Może jakaś poprzednia wersja Isaaca się włączyła. Dużo mi piszecie w ogóle o waszych problemach z save'ami i tak dalej. Nie wiem, jak to rozwiązać, kochani widzowie. Jest tak dużo tutaj niewiadomych przy każdej waszej wersji gry, że naprawdę tutaj niestety, ale nie pomogę. Ty, czemu mam na start... Ile zdrowia. Wow, 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 zjadamy. Już pierwsza mucha dodatkowa. Super. Żółta? A no bo bombowa. A czemu ja mam na starcie szarą? A nie zwykłą czerwoną bijącą. Nie wiem. Ale... Muchy eksplodujące się szykują chyba. Ała! rework Apollyona. Powiem wam, widziałem z połowę filmu odnośnie... A fajnie, że będę miał ładunki jakiekolwiek na tym piętrze, żeby sobie zjeść drugi item. To za gówno w ogóle. Ej, te muchy eksplodujące to są mega mocne w ogóle z tego co widzę. Tylko z połowę filmu widziałem na temat muszek zmienionych. Tak więc nie znam wszystkich nowych efektów. Ty, no niech będą jacyś przeciwnicy. No to jest żart zasrany, no! No jakie gówno! No to się zdenerwowałem się. No to się zdenerwowałem się. Eksplozywo będę musiał zabrać. Ogólnie to jest dobry item, ale wolałbym muchę. No, rework Apollyona, tak jak sami widzicie, no są już różne muchy. Szara nie pamiętam co robiła, czy stanowała, czy slowowała. Nie wiem dlaczego na starcie dostaliśmy szarą, a nie zwykłą muchę. Mucha żółta natomiast z bombowego itemu. Kolejny bombowy item, może jak ja będę wszystko zjadł. Będę go zjadł, a nic nie zrobię niestety. Ale gówno, ale gówno. A skrzyneczkę to bym otworzył. A co w niej? Okej. Okay. Nie było chyba baterii w sklepie, nie? Niestety nie. Z tego co kojarzę, to nie było. Kluczyk, bomba, ciach. Wow. Okej, okay. Dosyć dobre znajdźki. 6 bomb! To jest co? Może jakiś secret room z przeciwnikami? No bo innej opcji nie widzę tutaj na dostanie ładunku dodatkowego. A bardzo bym chciał zjeść to eksplozywo, bo powiem wam, że ta mucha żółta, eksplodująca, naprawdę jest mega mocna. Każdy item, no każdy, naprawdę jest mnóstwo itemów w grze, które teraz mają jakieś swoje specjalne efekty. Wow, jakie w ogóle piętro pierwsze, co tu się odwala? I jest przeciwnik, ale z niego chyba nie będę miał ładunku, nie? I tu jest gówno jeszcze. Nie no, gówna to nawet nie chcę. A zresztą gówno to mogę wziąć jako item aktywny, trafi się lepszy, to odstawię i je zjem. A tutaj sobie pójdziemy zjeść eksplozywo. To powinienem dostać kolejną muchę żółtą eksplodującą. I one akurat są zbugowane chyba. I to na moją korzyść, gigantyczną moją korzyść, bo one powinny mieć szansę na eksplozję przy dotknięciu przeciwnika. A ta szansa jest obecnie na 100% zbugowana. Nie będę na to narzekał. Aczkolwiek rzeczywiście wydaje się to być dosyć mocnawe. Kurde. Abysik, dawaj abysik. Znaczy jaki abysik? Habisik. Habisik, dawaj. To ja jeszcze gówno bym zjadł. Tylko musiałbym sobie dosyć dużo obrażeń zadać. A będę miał jeszcze 2 coiny, żeby sobie kupić Box of Friends, bo to w ogóle też by było spoko. Wy mnie bijecie po pół. Tak jest, no dobra, to ja tutaj na kolcach mogę naładować Abysa, super. Idziemy zjeść gówno, nie wiem czy gówno ma jakiś specjalny efekt, ale no mówię, mnóstwo itemów w grze ma teraz specjalne efekty. No to nie jest zwykła chyba czerwona mucha, taka ciemniejsza jest. Zanim ja się nauczę tych efektów, to minie 5000 lat, więc ja dzisiaj odkrywam z wami te efekty od zera, bo naprawdę nie wiem za bardzo czego się tutaj mam po tych wszystkich muszkach spodziewać. Wiem, że te żółte są eksplodujące i są zbugowane,
i mają 100% szans na eksplozję przy dotknięciu przeciwnika, czyli no giga dużo, naprawdę giga dużo. Itemy trujące dają muszki zakładające truciznę, itemy blokujące pociski, jak na przykład Lost Contact, zdają szansę na muchy. Dają nam muchy, dobra, aktywny, bardzo dobra, aktywny. O nie, nie mam moda, że nie widzę, co drugi item tam był. O kurde, dobra, trzeba będzie to ogarnąć. Mówię, Lost Contact, który normalnie blokuje pociski przeciwników, sprawia, że mucha pojawiana z tego itemu po prostu też blokuje pociski, przez które przeleci. Sacred Harcik na przykład daje muchę, która zadaje bardzo dużo obrażeń. Ma też szansę na pojawienie tych takich świetlnych laserów z Holy Lighta, które zadają jeszcze większe obrażenia. No naprawdę, tych efektów jest mnóstwo. Tak jak mówiłem, ja nie zobaczyłem tego odcinka do końca, bo nie chciałem sobie spoilerować aż tak bardzo wszystkiego, ale... O, Super Secret Room, spoko. Czy to jest zwykły Secret Room? I to jest laka. Tak jest, okej. Tak, to jest zwykły Secret Room. Do sklepu wchodzę i to za kluczyk. Options, bardzo spoko, będziemy mogli sobie wybierać między dwoma znajdźkami z każdego wyczyszczonego pokoju. Ty, no jakby mi się udało tutaj znaleźć jeszcze Super Secret Room. A mam dwie bomby, więc szanse są. Teleport do Devil Roomu mamy gwarantowany. O, Kerstaj. A to bym zjadł, to nie wiem, jaki ma efekt mucha z Kerstaj. Chyba to jest po prostu zmieniony delikatnie kolor i te muchy czerwone to są zwyczajne. A! I muchy jeszcze w ogóle się nam różnią od jakości itemu zjedzonego. No, Super Secret Room tylko tutaj raczej. Czyli muchy czerwone z itemów... Ja nie biorę pigu. Z itemów bardzo słabych, jakości 0, 1, biją mniej niż muchy stworzone z itemów jakości 3, 4. I wszystkie te muchy nadal są zależne od naszych obrażeń ogólnie. Tylko no mówię, większy procent obrażeń zadają muchy z itemów po prostu lepszej jakości. Ja na razie się czuję tutaj niesamowitym pakerem, powiem wam. Abadonik. Kurde, no ja bym normalnie tutaj zjadł chyba. Czekaj. Naładuj mi Abyssa. Kurde, no muszę bombę użyć, żeby sobie naładować Abyssa znowu. No ja bym ogólnie Abadona wziął. A to bym będę go zjadł. Gdybym miał kolejną muchę eksplodującą, ciekawe czy Brimstone'em. Chyba to nie, ale... O! Tańsza jest. Super. Zjedzony Abyssem. Kolejna mucha żółta. Nie, ja dzisiaj idę na żółte muchy tutaj. No dobra. I przejście na... Error Room. Mistrz Harciki. Bardzo elegancko. Super. Ja pierniczę, jaki mocny jest ten Napoleon. Nie no, muszą zmienić te muchy żółte, no bo przecież to jest absurd, żeby one eksplodowały przy każdym dotknięciu przeciwnika. Ja tu mam instawina już od pierwszego piętra. To jest w ogóle absurd też, jak dużo mi się trafia tych much akurat właśnie eksplodujących. No mega farta mam do tego. Ale rzeczywiście się wydają być trochę przymocne, powiem wam. Ciekawe, ciekawe jak to wszystko pobalansują. Jakie są jeszcze efekty? Slow, bardzo dużo w ogóle efektów. No ze wszystkich tak naprawdę efektów z itemów z gry, czyli czarmowe muchy, czyli muchy slowujące, muchy przestraszające, muchy nakładające confusa. No naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo. Każdy item, który coś tam swojego robi, jest duża szansa, że mucha stworzona z niego też ten efekt będzie nakładała. Złoty koń, boże, jakie to podejście jest na razie mega dobre, powiem wam. Tutaj dostaję dosłownie wszystko, czego tylko chcę. No dobra, zobaczmy, co tam w Secret Roomie. Znaczy, tfu. O, no tego itemu bym nie chciał, a jestem ciekaw, co mucha z niego zrobiona daje. Tiny Planet. Chyba zwykła czerwona mucha powstała. Kurde, miałem nadzieję, że będzie może jakaś mucha pijana, zakręcona, nie wie, która nie wie, co ze sobą za bardzo zrobić. A co z tą muchą jest, nie tak? Halo? No, jak widzicie, chyba ten Napoleon to jest work in progress. O, wróciła, dobra. Idziemy jeszcze do pokoju XL2 ładunki na naszym Abyssie. I lecimy sobie do walki z bossem. Fajnie byłoby tutaj odkryć drugi Secret Room.
Z coinów bomby. A to fajne, ja bym wziął. Te bomby by mi się przydały do szukania secret roomów. To bym miał większe szanse na przechodzenie do error roomów na każdym piętrze. No ale ogólnie tutaj ładunki jeszcze dostanę na odbiciu do ściany, więc tu się raczej o przejście gdzieś dalej nie martwię, bo że te muchy eksplodują. Nie, no to jest absurd, jak to bije. Tir zapa, oczywiście, że bierzemy. Dodatkowe zdrówko, co w Devil Roomie, drugim z rzędu, tak w ogóle. Dead Cat. Kurde, a ciekawe co on robi i te mega piego zjed... No chyba nic nie robią. Może pojawiają muchy? Ale mucha pojawia co pojawia muchę? Nie no, Dead Cata to po prostu bym wziął akurat. Czerwone serduszko to mi się przyda. Żałuję, że jednak do końca nie obejrzałem tego odcinka. Co tam specjalne efekty much robią? Chciałem być zaskoczony, ale ja myślałem sobie, że dobra, nie będę wiedział co robi, to po prostu sobie odpalę przez tego moda, co mi wyświetla, co to robi. Ale zapomniałem, że mody nie działają. No, chyba, że się wejdzie do gry, to nie wiem, o co tam chodziło, czemu się te mody załączyły, ale spoko. Dobra, do sklepu na pewno idziemy. Mapa, bardzo spoko itemik. Łatwiej mi będzie rozłożyć ładunki na moim aktywnym. Aktywny ciach do Super Secret Roomu, skrzynki z... Te same dwie piguły. A dobra, HP up może być. Nic ciekawego. Diarrhea. Range down, trochę boli. Horf. Oraz. Verb. Okej, dodatkową bombę mam. Jakbym potrzebował na jakimś piętrze. A my! Idziemy na odbicie lustrzane, aby sam sobie zjem... Ty, a ciekawe, czy... Itemy takie... Questowe, żebym to tak nazwał. Mają swoje specjalne efekty. Na przykład część noża, na przykład część klucza zjedzona za pomocą Abyssa. Nie no, naprawdę, aż żałuję, że nie obejrzałem tego odcinka odnośnie wszystkich much do końca, bo tylko te takie najbardziej podstawowe efekty zobaczyłem tak naprawdę. Dobra, tutaj tak naprawdę też tylko po 4 ładunki, żeby nie tracić zdrowia na generacji ładunków. Szybciutko Abyssem do Treasure Roomu. Skąd tu te Soul Hearty? Kamień z X-em chyba tutaj musiał być. Nie no, to podejście to jest w ogóle jakieś absurdalne. Tutaj ja w ogóle nic nie muszę robić. Ja mam zdrowia milion, dodatkowe HP. Zwykła czerwona mucha, okej. I to mówię, to już jest mucha czerwona, to jest jej kolor nowy i tyle. Jest taki bardziej głęboki. Przed tą zmianą te muchy były zdecydowanie jaśniejsze z tego co kojarzę. Kluczyk. Jest ładunek, ale dobra, jeszcze sobie zdążę to nabić, wejdźmy już od razu na tego bossa. Nie no, te muchy to jest kosmos. Tir zapa, na pewno biorę. I tam dobra jakości, więc byłaby mucha, która dosyć dużo bije, ale no. Nie oszukujmy się, zdecydowanie bardziej wolę tutaj po prostu statystykę. No i tak naprawdę to jest całe piętro, boss challenge roomik. Pigeon Boy, z chęcią wezmę. Nadujemy sobie jeszcze dwa ładunki. Tutaj wrócę na odbicie lustrzane, żeby za darmo naładować kolejne. I lecimy na error roomik. A tu serducho zgnite bym sobie nawet wziął. No dobra. Idę się zamienić w Losta. Otwieramy złotą skrzynkę. Idziemy po dwa dodatkowe ładunki. I ja jestem ciekaw, czy error room da mi przejście do minesów, czy da mi przejście do piętra zwykłego. Szczerze mówiąc, to chyba zwolałbym pójść na zwykłe piętro. Nie chcę tutaj iść przez piętra alternatywne dalej. Czy ja muszę się wycofać z odbicia lustrzanego, żeby ten teleport 2.0... No chyba tak, bo zgaduję, że jak go użyję na odbiciu lustrzanym, to mnie wyteleportuje do pokoju nieodkrytego na właśnie odbiciu lustrzanym. Ja pierniczę. Nie no, no to te muchy eksplodujące to jest definitywnie coś nie tak. To jest absurd. One nie powinny eksplodować za każdym razem. To jest bug, który zostanie zmieniony. A my lecimy do error roomu. Paprykson i kompost. Zwiększa ilość much. No ale nie naszych. No Paprykson jest super. Z papryki mamy... To akurat widziałem. Z papryki jest mucha, która ma szansę na podpalenie przeciwnika. No ale szczerze, jak ja mam takie tirsy, zdecydowanie bardziej wolę Berzaja po prostu. A aby sobie zjemy to i jest zwykła muszka. Super. Mega dobre piętro. Ja pierniczę. To jest w ogóle za podejście? No to jest absurd. Absurd. Nie ma pokoju specjalnego, ale do Curse Roomu od razu bym wszedł.
To mnie rozwali. Rozwali ogniska! Co ty dupisz? Jedna mucha to jest w ogóle darmowe rozwalanie każdego ogniska do końca gry. Nie, nie, te muchy żółte to coś tu jest nie tak. Żółty power jest za mocny. Żółty power jest za mocny tutaj. No dobra, na górze tam widzę takie fajne pokoje umieszczone w krzyż. Zgaduję, że tam będzie i secret room, o Boże, i sklep, i treasure room. Co to jest za podejście chore? Kosmos, kosmos, naprawdę. Aż żałuję, że jest takie dobre, bo nie wytestuję bardziej tej postaci przez to. Okej, okay, boss challenge rooming na tym piętrze, czyli jeszcze secret room wypadało odkryć. Solharcik, ciak, co w sklepie, walka z gridem. Dodatkowe coiny i dodatkowe bomby. No nie no, bomb mam tyle, że secret room to tu jest raczej formalnością. A dzięki habitowi po odkryciu secret roomów i teleport... O, to gówno. Zwykła mucha, okej. Okay. Po odkryciu secret roomów i w teleportowaniu się do boss challenge roomu wystarczy, że wejdziemy sobie do quest roomu dwa razy i wyjdziemy z niego i będę miał kolejny ładunek na teleport 2.0, więc przejście do... przejście do error roomu to jest gwarantowane. No idziemy zwykłym piętrem, czyli dokładnie tak jak chciałem. Ciekawi mnie teraz, czy damage z muszek jest podwójnie zwiększane na eksplozji, gdy mamy na przykład Hive Minda. I czy te muchy eksplodujące biją też samym kontaktem z przeciwnikami, czy one biją tylko eksplozją. No i czy ta eksplozja jest zależna od naszych obrażeń? Zgaduję, że nie, no bo to już w ogóle byłoby absurdalne, chociaż nawet i tak te bazowe damage z 50 chyba to jest 50, da bazowego damage'a. No nie, no za mocne to jest, za mocne. Naprawdę, żałuję, że się trafiły tak dobre muchy, bo ciężko mi zobaczyć prawdziwy rework tej postaci, gdy mam tak OP podejście, nie? Nic, totalnie nic tu nie muszę robić. Złote bomby, więc teleport już mamy tutaj zagwarantowany. Secret roomy odkryte mamy zagwarantowane. Wejdźmy sobie do walki z bossem, zobaczmy co tu ciekawego jest. Może abyścik się nam na coś jeszcze tutaj przyda. Bambamino! A ty byś mógł dać item szczerze. Zgarnij coiny. On nie musi chyba dużo coinów zgarnąć, nie? O, źle pokojny byczku. Zdychę coinów, on musi zgarnąć coś takiego. Jeszcze, no dobra, dawaj, 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 dawaj. Bo ty mi dasz jakieś fajniejsze itemy, o. Wow! Super item! I ty zapik, jak najbardziej. Nie wiem jak to działa na... A, to jest muszka, która może pojawić strzały kościane. Ale no nie oszukujmy się, compound fracture na zwykłych pociskach jest milion razy lepszy. Okej, okay, fajny itemik. Opłacało się jak dla mnie stracić tyle zdrowia za compound fracture dodatkowe. Mega dobry to jest item, co ja w ogóle gadam. Strzały rozbijające się na boki. Nie no, Apollyon Tainted to jest chyba najłatwiejsza postać w grze w tym momencie. Naprawdę tutaj no, z tak gówno itemów potrafi zrobić taką kosę, że to jest głowa mała. Super secret roomik. Jest, dobra. No to tak. Całe piętro odkryć. Jeszcze bateryjki mam, to nawet zdrowie nie będę musiał tracić na tym. Już w ogóle. Zdrowia nie będziemy musieli tracić na niczym. Podwójny ładunek na obu. Ostatni pokój, teleport 2.0 do boss angel mu, teleport 2.0. O, kamień z iksikiem. Do error roomu. Kolejny solharcik. Ja pierdolę. Nie, no co tu się dzieje? A Jesus Juice'a bym wziął. Range upik, mały damage upik. No to. No, nie, no te muchy to jest. No mówię, to jest bug. To jest bug. Nie ma co tego oceniać. Te muchy powinny bić z szansą na eksplozję, a nie, że eksplodują za każdym razem. Dobra, teleport do error roomu. A. A. No tak. I już zapomniał. Chociaż tam była ta.
Bateria złota, ta ona mniej by mnie uderzyła. A, jeszcze miałem baterię, nieważne, nie widzieliście tego. Bang! Czy to działa podwójnie? Że mam 3 soul hearty z jednego łóżka i 3 soul hearty z drugiego? Byłoby przemiło. LOL! Nie, no przecież to jest aż nudne! No przesada! Naprawdę przesada! Ja pierniczę, co tu się odwala? No dawno nie miałem tak nudnego, łatwego do wygrania podejścia jak dziś. No to za gówno jest. To bym zjadł. Lil boksika. No tak, do 15 coinów na luzie mogę zejść. Zdrowia nie będę oddawał tutaj, solharciki mamy. Box, no nic ciekawego. Dwie muchy zwykłe? Tak jest, dwie muchy zwykłe, aczkolwiek nadal bardzo spoko oczywiście. Lecimy na... kolejne pięterko, co w curse roomie? Nic ciekawego. Nie wiem teraz, jak się trafi Devil Room, część do roomu, gdzie bym wolał iść? Chyba do Devil Roomu nadal. Część przemianów Gapiego mamy, to po pierwsze. Po drugie... ja wiem, jak działa Sacred Heart na tych muchach. A tak jak mówiłem, to jest mucha, która bije bardzo dużo damage'a. Jest samonaprowadzająca. Na dodatek ma szansę na nałożenie tego Holy Light'a na przeciwników, zadającego jeszcze większy damage. Czyli naprawdę bardzo dobra jest ta mucha. Nadal nie wiem, czy lepiej nie byłoby po prostu wziąć Sacred Heart'a, no bo mnożnik z obrażeń na nim działa na wszystkie inne muchy, nie? Wyobrażam sobie sytuację, w której mamy bardzo dobry damage. Naprawdę giga damage, coś jak po wzięciu Polifumusa i Wsmaskary. Ale bardzo słabe tirsy. I w tym przypadku wydaje mi się, że mucha z Sacred Hearta może mieć trochę więcej sensu, bo będzie atakowała tak samo często. Damage mamy mega mocny, a przy beznadziejnych tirsach aż tak dużo ten mnożnik na damage by już Sacred Hearta nie dał. Secret Roomik, spoko. Super grid, niesamowicie trudny. Ciekawe, czy jest coś z muchy tej na coiny. Nie, no zwykła muszka, no. Można było się tego spodziewać. Więc, skoro ja wiem, jak działa Sacred Heart, a nie wiem, jak działa Brimstone na tej muszce, chyba wiecie już, o czym ja myślę. No ja bym Brimstone'a zjadł z wielką chęcią. Pamiętam, jak grałem z Mangim raz w koopie. O, Tirzapik. Super, max tirsy, elegancio. A to na pewno są zwykłe muszki, po prostu zależy od jakości itemu, nie? Więc nie ma co się w ogóle zastanawiać tutaj nad zjedzeniem tego przedmiotu. Dobra, idziemy Abysem zjeść item w Treasure Roomie. D1, więc tam też pewnie... no, pewnie to będzie zwykła czerwona mucha, nic specjalnego. Ale mega jestem ciekaw tego Brimstone'a rzeczywiście. No mówię, jak graliśmy z Magim Koopa kiedyś. O Jezu, jaka ta mucha z Brimstone'a była beznadziejna. On mówi, dawaj zjem tego Brimstone'a. I to była zwykła mucha, która miała inny kolor i była większa. Ale nic nie robiła specjalnego. No tragedia był ten Napoleon. Mieli go tam zmienić, dać te specjalne efekty. 3 lata nic się nie działo. W końcu po 3 latach ktoś poszedł po rozum do głowy i zmienili go. No i teraz... nie zostało nam nic, jak testowanie po prostu tych wszystkich efektów. Dobra, w Secret Roomie już byliśmy. Wypadałoby jeszcze znaleźć super Secret Roomik. A to światełko mógłbym sobie zjeść. I zgaduję, że tak, skoro światełko slowuje, to z niego byłaby muszka, która też może nałożyć slowa. No i uważam, że to jest zdecydowanie lepszy deal, aniżeli samo światło, bo kurde, to światełko to jest gówno item, nienawidzę go. Zresztą o tym wiecie bardzo dobrze. No i dobra, walka z bossem. Loki. Weź, człowieku. Schowaj się na bambus, co ty w ogóle chcesz? Mnożnik na obrażenia, w sensie wezmę Devil Roomik, tak jak mówiłem. Druga część przemiany w Gapiego. Oj, nawet będę mógł sobie to zjeść, bardzo spoko. Tamtego i temu nie zjadam. Zwykła czerwona mucha, no tak jak myślałem, no. Ciężko by było, żeby z Gapiego były jakieś specjalne muszki. Mamy jeszcze ładunek. Ja byłem wszędzie na tym piętrze tak naprawdę. No to od razu tutaj Error Roomik. Ładunek na Abysie. Nie zjadam już tej muchy.
ze światełka. Lecimy. Super Secret Room, no tak! Zapomniałem o nim. Dobra, to nieważne. Czy mi się wydaje, czy kiedyś Habit najpierw ładował główny item, a dopiero potem drugi, a teraz ładuje oba? Nie wiem, może mi się wydawać. Ej, ty jakbyś mi dał efekt na bomby. A ciekawe, czy efekty na bomby działają na muchy. Nie, no to już byłoby OP strasznie, na pewno nie. Ale mógłbym mieć kolejną muchę eksplodującą, co by było jeszcze głupsze. Więc z wielką chęcią. No to no, po co mi te bomby, nie? W sklepie była bateria jeszcze. Więc do Error Roomu będę mógł wejść bez straty dodatkowego zdrowia. Kolego, a ja mam zresztą czemu ja mam ładunek? On mi dał ładunek? Skąd ja mam ładunek na aktywnym? Ja już nie wiem, ja już jestem dzisiaj taki zakręcony jak gówno w kiblu, naprawdę, nie wiem co tu się dzieje. Jest tak łatwo. Jest tak mocne podejście, tak dobre, że ja mam po prostu laga mózgu, nie? Ty, ale dasz ten item bombowy jakiś, byczku, czy nie? No tak widzę, że średnio jesteś chętny coś oddać. Dobra, w dupie cię mam. No dobra. Teleport do Error Room. Unicorn Stamp, laka, pik. Co tu są za rzeczy? Dobra. Ciekawe, czy to będzie jakaś mucha z tarczą, czy blokująca pociski, bo to mi daje nietykalność. Jest! Jest mucha niebieska! I mi się wydaje, że muchy niebieskie to właśnie muchy, które mają szansę na zablokowanie pocisków przeciwnika. I to jest ogólnie też dosyć fajnie zrobione, no bo tak, Unicorn Stamp to nie jest taki sam dobry item jak na przykład Sci-Fly, nie? A oba coś na tej tarczy działają. Oba generują nam muchę, która jest w stanie zablokować pociski przeciwników. Z tego co ja widziałem tam na filmiku u tego Slaya, różnica jest taka, że z itemów takich mega dobrych, typu Sci-Fly, bardzo mało jej jest. Sci-Fly, Lost Contact i jeszcze jakiś item. Mamy muchę, która rozbija każdy pocisk, przez który przeleci. Natomiast z itemów gorszych, typu właśnie Unicorn Stamp, mamy tylko na to szansę. Ona niektóre pociski przebije, niektóre pociski po drodze zbije. Bardzo fajnie zrobione. No tylko mogliby jednak te muchy eksplodujące znerfić trochę, no bo szczególnie, że to jest tak mocny efekt z tak beznadziejnych itemów, nie? No nie oszukujmy się, no Bobskers, no bomby Boba. No okej, no nie jest to jakiś tragiczny item, nie? Ale postawisz 5 bomb i tyle. A tutaj ja mam nieograniczone eksplozje, no nie, no to jest niepojęte wręcz, jak to jest mocne. Kto normalny wziąłby bomby Boba, zamiast zjeść je na muchę? Zamiast dostać... O, to jest chyba lakab w ogóle, ten biały. Tak jest. A ciebie bym wysadził, większa szansa na Devil Angel Room. Ale my oczywiście idziemy do Devil Roomu. Jakbym jeszcze został gapi, mi pojawiały jeszcze zwykłe muchy kamikadze do tych. No ja nie wiem, muszowym po prostu królem byłbym. Hegemonem much. To pewnie jakieś trucie będzie. Tak, mucha zielona. Szansa na trucie. I tak samo, to trucie jest dosyć mocne ogólnie. I itemy niektóre mają 100% szans na nałożenie tej trucizny, jak na przykład bardzo dobre itemy typu Skorpio albo Toxic Shock. No a ta tutaj cebula to zgaduje, że wiecie, to jest tylko... O, Deps 2. A i tak nie zdążę przecież na bossa, już nie zdążyłem dawno. Ten Dead Onion, no to już nie jest, umówmy się, aż tak dobry item, więc szansa na to zatrucie jest tylko szansą, a nie pewniakiem. Zdążę? Tak jest, co w sklepie? Spoko. Gówna. No i tyle, no. Dwa gile. Dobra, szukamy Super Secret Roomu. Super Secret Room. Super Hot. Nigdy w to nie grałem, a podobno całkiem fajne. Boże, w ogóle powiem wam, kupiłem gogle VR. Zagrałem raz w życiu VR czata. Raz odpaliłem jakieś tam horror filmiki.
i gram na nim tylko i wyłącznie w Beat Sabera. Boże, do niczego nie używam tych gogli i tak jak mówiłem wielokrotnie, uważam, że kupienie gogli VR tylko do Beat Sabera nadal jest opłacalne. To jest tak dobra gra. No dobra, bierzemy sobie Polaroida i teleport. Bo z Challenge Room zapomniałem o nim. Orange Upa bym sobie wziął. Orange Upa bym sobie wziął. Nie, no co tu się dzieje w ogóle? To jest głupie. To jest głupie temu chyba. To jest najmocniejsza postać w grze w ogóle bez dwóch zdań. W tym momencie. A Azazel to się chowa przy tym Tainted Apolionie w tym momencie. Dobra, ładuneczek tutaj, jeden z baterii małej akurat będzie. No i na pewno to już jest całe piętro. W obu Secret Roomach byłem, tak jest. No dobra. A jeszcze w Devil Roomie nie byłem. He! He! No, absurd. Absurdzik. Teleport, znaczy teleport. 100% na... Jakie gówno. 100% na Devil Angel Room co piętro. Taka tam przemiana w Gapiego. Niesamowita muchy, nieskończone eksplozje. Ja pierniczę. 69 coinów, no lepiej być nie może. Dobra, dawaj, tam mam Polaroida, wszystko sobie pootwieram. Średnio się opłacało, jednego lakapa dostałem. No dobra. Całe piętro, lecimy dalej. Zdrowia niby mam mało. Ale! Czy to mało przy takiej ilości żyć? Curse of the Lost, dobra. To tu się nawet nie bije o ten error, naprawdę mam go w dupie. Mamy 100% szans na Devil Room. To jest jedyne co mnie interesuje. Jest elegancio. Nie no, chciałbym tego Brimstona. Jeszcze jakby się dzisiaj Brimstone mucha trafiła, no to w ogóle byłby szok. Mówię, specjalnie nie oglądałem do końca, żeby tam być przez niektóre rzeczy zszokowany, pozytywnie mam nadzieję. Nie widziałem właśnie między innymi efektu Brimstona, muchy zjedzonej z Brimstona. Mega jestem ciekaw, jak to działa. Co tu się dzieje? Ja pierdolę, nie, to jest absurd, to jest kosmos. To jest kosmos. Mega jestem ciekaw tego efektu z Brimstona, nie? Czy to będzie mucha pojawiająca, jakiś laser? No musi coś być z tym laserem Brimstone'owym. Nie uwierzę, że to będzie po prostu mucha bijąca więcej damage'a. Nie ma żadnego sensu. Pin? Tak jest. Pin i to czarny. Na tym piętrze... O, biblioteka, lol. No to dwa itemy do zjedzenia. No i tak, z nich na pewno będzie zwykły item. To ja bym to zjadł Blagrunem. Ajaj, ole beznadziejne staty, ojej. Speed up, range up dwa razy, lock up dwa razy. Ani tier delay, ani damage up. Ajajajajaj. A, ja w ogóle gram bez modów, więc to też jest trochę łatwiej. Ci przeciwnicy bazowi w grze są prości niż ci zmienieni z modów. Bossowie są prości niż ci zmienieni z modów. Więc oczywiście podejście jest mega mocne, ale też muszę pamiętać właśnie o tym, że po prostu tutaj będzie łatwiej. Duszyk? No dobra. Szkoda, że straciłem tego jednego Soul Hearta, bo teraz jakby był item za dwa serduszka, typu właśnie Brimstone w Devil Roomie, nie będę w stanie zgarnąć drugiego itemu. No i czy jestem w stanie podnieść Brimstona i go zjeść abysem, nie mając zdrowia na przeżycie później? Chyba tak. Powinniśmy go zjeść, potem umrę i się skrzeszę. Tak to chyba powinno działać. Dobra, jest w końcu boss. No sądzę, że większość tego piętra szedłem, ale no mówię, nie będę tutaj szukał secret roomów. Na ten teleport 2.0 nie ma sensu. O Boże, boss, który się nie może odepchnąć od bomby przy tych strzałach, to jest absurd. Kolejny item Gapiego. I to jest item dający tarczę, gdy nie mamy zdrowia. Zgaduję, że on też będzie muchą, która daje tarczę. Jak z czasem? O fuck, nie zdążę na hasza. Ale szkoda. No mam takie podejście, że tutaj hasz to byłby zmiażdżony wręcz.
A, zjem to muchą. Ciężko zobaczyć, ja mam dwie muchy niebieskie. Jedna. Kurde, chyba nie. Ten item chyba nie daje. Tarczy. Widzę tylko jedną muchę niebieską. Dobra, weźmy sobie na... na zaś tir za ponad limit. HP a pik. Lecimy na kolejne piętro. Szkoda, szkoda, że tu nie zdążę na hasza. Bo wydaje mi się, że na haszu byłoby widać, jak jestem potężny. A, w ogóle zmienili... To akurat nie lubię tego. To mi się nie podoba. Co zmienili? Zmienili to, że delirium się teraz trafia zawsze po końcowym bossie jakimkolwiek. Średnio mi się to podoba. Uważam, że ta szansa jednak była fajniejsza. Nie dość, że teraz każdy mój odcinek się jeszcze bardziej wydłuży. No to mówię, no nie wiem, zagwarantowanie tej walki z bossem trochę... Jak dla mnie straci urok po prostu ten, to delirium. A zawsze była ta ciekawość, czy się trafi, czy się nie trafi, czy będzie zwalczył, czy nie. A teraz jest takie. Wiesz, że cię czeka ta walka po prostu, nie? Wiesz, że jeszcze do końca podejścia jest naprawdę bardzo, bardzo długo. A nie oszukujmy się, Void nie jest zbyt ciekawym piętrem. Sama walka z delirium jak najbardziej spoko, ale sam Void, jak jeszcze nam się trafi jakieś Curse of the Lost. Kurde, no to potrafi być katorga. Więc co mówię, ta zmiana jak jedna z niewielu, która nie za bardzo akurat mi się podoba. Czy gdzieś tu Secret Room może być? Raczej nie. O! A, klikam F2 zobaczyć co to robi, ja zapomniałem, że ja nie mam tego moda. Pandora's Box ty, a może dostanę muchę, która mi otworzy hasza? Aha. No, już trochę tutaj chyba przesadzam z tymi moimi pomysłami. Ale fajne, jakby była taka jednorazowa mucha, która otworzy ci hasza. Mega to by było fajne, jakby coś takiego dali na zjedzenie na przykład Pandora's Boxa, nie? No bo od razu Pandora's Box z tym kluczem mi się kojarzy właśnie. Który otwiera hasza. Nieważne jak tam z czasem jest. No mega żałuję, że na tego hasza nie pójdzie, bo naprawdę... Na haszu i tylko na haszu byłoby widać pogrom tego podejścia wręcz. No bo to jest absurd, co tu się dzieje. No, przynajmniej sobie do Error Roomu pójdę, bo normalnie bym nie mógł. Beznadziejny ostatni Devil Room, nawet nic to nie będę brał. Niestety nie było Brimstone'a. Super Secret Room. O, jest, okej. Nic ciekawego. Odkryjmy ostatnie pokoje. Teleport do Error Roomu. Lecimy na katedrę. Lecimy na walkę z Isaaciem. Counterfeit Penny nie ma żadnego sensu. Lecimy na walkę z Isaaciem i... Na The Chest akurat. Skrzynek dosyć dużo może mi się trafić. Nie dość, że mamy 8 lakapa aż. Wow, 8 szczęścia. To jeszcze mamy to options, czyli jest większa szansa, że się trafi skrzynka, nawet gdy się miałaby nie trafić. Z uwagi na to, że się trafi dodatkowa znajdźka na każdym pokoju. Przemiana Bookworma, bardzo spoko. I Satanic Bible, dobry item. No wątpię, żeby to miało specjalną muchę. O, zwykła czerwona muszka na Satanic Bible. Też nie mam pojęcia, co miałoby być innego. Mass damage teoretycznie zada... Ty, a gdzie jest przejście na katedrę? Ty sobie żartujesz chyba, że ja nie mogę przejść na katedrę teraz. What? Przecież zawsze było przejście na katedrę w Error Roomie. Co tu się odwala? A teleport 2.0 tu mnie chyba znowu wyteleportuje tutaj. No nie gadaj! I ja będę musiał iść do Dark Roomu przez to. Znaczy na Darku nawet nie pójdę, tylko się skończy na Siolu. Nie, no przecież to jest głupie. To teraz moją jedyną szansą jest Sacrifice Room i teleport do Dark Roomu. Nie, no przecież ty, no albo mi się wydaje, albo masz bonsy. A może Error Room na tym piętrze jeszcze? No chyba jedyna szansa. No nie mam zielonego pojęcia, co ja to mam robić. Nie, no giga gówno. No
No na Darkroom mógłbym pójść, bo wiem, czy ja pójdę na Darkroom czy na The Chest. Dla mnie jeden pies, ale... Żeby to się podejście tutaj nie skończyło, nie? Bo po tym bosie nie mamy gwarancji na przejście na Delirium. Zgaduję, że nadal jest szansa, tak jak było to kiedyś. Gwarancja na przejście na Delirium jest po haszu, znaczy po haszu zawsze była. Na 100% teraz po Mega Szatanie, po walce z Blue Baby i po walce z The Lamp. Czyli na tych walkach właśnie w Dark Roomie i The Chest. Nie no, to, że te muchy jeszcze są w stanie nam rozwalać płomienie niebieskie za każdym razem. Nie, no to jest do zmiany definitywnie. To jest do zmiany definitywnie. Siema, siema. Ciężki bosik. Cześć, panie szatanie. Mówię, najlepsi bossowie na tego typu muszki to są bossowie, których nie można znokbakować. Bo jak walnę z serią much... O Jezu, to... Te nogi nie pojawiają kamieni! Boże, jakie proste! Właśnie dlatego straciłem tu zdrowie. O, jest przejście na Delirium, okej! Ale mnie bardziej interesuje Darkroom. Nadal. No. Secret Roomik. Secret Roomik. Secret Roomik. O, jest, dobra. Dodatkowo ładunki, a nic nieprzydatne. Zresztą jakbym chciał, nie muszę nawet szukać pierwszego Secret Roomu. Mogę się do niego teleportować, a potem tylko dostać ładunek z tamtego typa. No, szczerze, pójdę do Error Roomu. Nie jestem pewien, czy... Back up. Nie jestem pewien, gdzie mnie przeniesie Error Room na tym piętrze. Czy ja będę w stanie pójść do DCS, czy to się podejście zakończy? No nie mam zielonego pojęcia. Tu umrzemy, ale... No, dodatkowe zdrowie mamy, więc luz. Luz Airbus. No bez kitu, gdzie mnie tutaj teleportuje ten Error Room? Mega mam nadzieję na Darkroom, no bo kurde, no mówię, na Delirium fajnie iść, ale... Skoro i tak mamy... A może specjalny efekt? Aha, nie. Niemiło. Skoro i tak mamy... A wiecie co? Pójdę, naładuję sobie te itemy. Od razu użyję dwa razy na... Secret Room. I będę miał dwa ładunki na Abysie. Jak to wie, może coś się trafi. No mówię, jak i tak mamy 100% szans na walkę z Delirium po Darkroomie, no to wolałbym jeszcze najpierw pójść na Darkroom. Dobra, teraz mi naładuj Abyssa. Raz wystarczy. No i steknie. Dobra. No i ciach, Secret Room. I ciach, Error. A, jeszcze może item? Albo i nie. Error Room? A, ona. No tak. Inkubusik, spoko, item. No to jeszcze idziemy pod ładunki. Dobrze, wziąłem to 9 żyć, powiem wam. Taka tu chillera utopia jest z tym, że to jest masakra. Battery pack, no, wyjdzie na to samo. Jest przejście dalej. Ale czy to zadziała? Rumbak, bardzo spoko. No. Czemu miałby nie zadziałać? Ace of Diamonds. Wildcardzik oczywiście. I co teraz się dzieje? Dark Roomik! Tak jest! Super. Ale z dupy i tak. Czemu tam było przejście tutaj, a nie do... a nie dalej. O, o, o. Ten item trzeba zjeść. Dobra. Abyś. Ja w ogóle muchy chyba nie dostałem. Ty, no... Jakbym w ogóle muchy nie dostał... A może się przeoczyłem, nie wiem.
Nie zwróciłem uwagi, jakby była mucha. Muszę przyznać. A dawaj. Spoko. Pociski penetrujące i pociski spektralne. Jeżeli dostałem muchę, to chyba zwykłą. No bo naprawdę powiem wam, nie zauważyłem, żeby tam w ogóle mucha się zrespiła. A jak już, to raczej zwykła. Nic ciekawego. Jakiej runy tu szukam? Chyba Aldis byłby najlepszy. Aldis, jakbyśmy dostali, mógłbym sobie wtedy po prostu odpalić 20 sekund nietykalności na walce z Delirium, podejść centralnie pod niej i zmasakrować w sekundę, nie? O, to może być dobre. Tak! Mucha ta święta z pojawianą tym Holy Lightem. O, to jest dobre. O, tak, to jest dobre. No dobra. Wow, co mnie tu zbiło? Serio, ta maska była tak blisko? Lol. Nie zwróciłem uwagi. Co ja wiem, tu bym jeszcze przeszedł, oczywiście. Secret roomy możemy znaleźć. Okej, już jest jeden. Kurde, super secret roomów to trochę tutaj będzie. Czyli może Magic Mushroom. Jakby Magic Mushroom nie miał swojej muszki, to byłbym bardzo w szoku. Ja wiem, że to jest taki dosyć bardzo standardowy item, można by powiedzieć, bo daje tak naprawdę tylko i wyłącznie statystyki. Ale jednak, Magic Mushroom jest na tyle charakterystycznym, klasycznym itemem, że wydaje mi się, że po prostu zasługuje na jakiś fajny efekt muszki na sobie, nie? Kurde, ale ten sulfur mnie zdziwił. Tear delay? O, w dół i damage down, wow! Ale super! Ale gówno, no co ty gadasz? Co ty gadasz? Ale shit. Wow! Infestation 2, super! Każdy zbity przeciwnik pojawia pająka kamikadze, zadającego 2 razy nasz damage. Stare pająki bijące 2,5 razy damage'a. Gdzie jesteście? Po co to zmieniali? Mark Tirsy, nie przepadam. O, nie przepadam. Na pewno nie na takich pociskach, jakie mamy obecnie. O, widziałem tam strzał z Holy Lighta pierwszy. Dobra, ale wiecie co? Jak jest jeden Black Rune. Bang! Miałeś dać tier delaya, no! Dobra, nic się nie stało. Mam tylko jeszcze z 5 zdrowia, nie? Mega bina muszę jeszcze dostać z tym pierdzeniem i szansą na otworzenie, możliwością otworzenia tak naprawdę walki z haszem. Mega fajna sprawa, że doszedł item, który pozwala nam iść na walkę z haszem. O kurde, trochę zdrowia tutaj stracę. Nie wiem, czy się opłaca. To bym zjadł na muchę trującą. Wydaje mi się, że ja mam jeszcze zdrowie na tą skrzynkę, ale może sobie dam spokój. Adrenalinka, kolejna część przemiany. Szczerze myślałem, że mamy jeszcze. Że mamy już. Okej, to stracę Eternal Hearta chyba i nie umrę. Tak jest. No ale gówno item, dobra, biorę to. Lecimy na walkę z The Lamp. Jeżeli to w ogóle walką można nazwać. Dobra, robię mniej niż myślałem tutaj akurat. No bez kitu, nie? Nie robię wcale tak dużego damage'a. No te muchy rozwalające pociski, powiem wam, że nie wiem jaką mają szansę na rozwalenie pocisków, ale chyba dużą. No i tak jak mówiłem, 100% szans na przejście dalej. Bardzo tutaj liczę na Algiza, szczególnie teraz jak jeszcze mamy Proptosis. Im dalej jestem od przeciwnika, tym mniejszy damage mu zadajemy, więc jakbym miał w tym momencie jeszcze możliwość zablokowania obrażeń, no chociażby na chwilę, żeby tylko podejść pod to Delirium, to nie będzie co z niego zbierać. Tutaj z The Lamp tak długo walczyłem z uwagi właśnie na to, że stałem dosyć daleko. I kurde, przez te muchy to ja muszę dosyć daleko stać właśnie.
Bo inaczej one mnie wysadzą. Wcale nie musi być taka łatwa walka. Widziałem już te itemy, są gówniane. A ciekawe, jak mamy dwa itemy, to który wybierze zawsze abys do zjedzenia? Szczególnie, gdy każdy ma jakiś specyficzny na przykład efekt. No zgaduję, że losowo i rzeczywiście, przecież nadal mamy możliwość wyboru. Wystarczy wziąć jeden z nich i zjeść go, gdy będzie nad głową. I tak przecież dwóch nie zjemy. Kurde, ale żebym ja tutaj nie dostał. To chyba daje lakapa, nie? Znaczy, lakapa to na pewno daje range upa. Zastanawiałem się przez chwilę, czy daje soul hearta, ale niestety nie. A bardzo, bardzo teraz by mi się przydało jakieś zdrówko. A najlepiej właśnie jakbym miał soul hearty takie, żebym jeszcze dostał tarczę. Soul of Cain. No, szkoda, że się nie trafił trochę wcześniej. Mielibyśmy możliwość pójścia na mega szatana. Dlaczego muchy mogą rozwalić kamienie? A, tu jest przeciwnik, Boże, nie zauważyłem go nawet. A w zwykłym pokoju też rozwalałem kamienie? Tak. A, dobra, to nie muchy rozwalałem kamienie, to moje pociski z kwasu siarkowego. Koniec solharcik! I szpiapa wezmę, nie będę kombinował z Gimpim. Nie, no to jest Essunia tutaj już. Delirium raczej na górze. Ajdaczyk, siema. Nie no, mały damage zadaje, szczerze mówiąc. Jakiś wręcz dziwnie mały. No chyba Proptosis ma większy, mniejszy zasięg niż mi się wydawało. Po raz kolejny The Lamp, już ciebie robiliśmy. Widać tam tego Holy Lighta. A my ciśniemy dalej. Boże, co to są za efekty? Ja nawet nie widzę, co się dzieje. No, to było nie do uniknięcia. A, ja uniknąłem tego, dobra. To było jednak do uniknięcia, widzowie. What the fuck? Nie wiedziałem, że to mnie nie trafiło. Dobra, wezmę sobie szpiapa. No to delirium. Raczej na dole z prawej mi się wydaje. Jakbym miał obstawiać. No to pójdźmy tam na samym końcu, nie? A ja lecę do góry. No, od ciebie HP-upa też bym z chęcią przyjął, tak szczerze mówiąc. Teraz się liczy jak najwięcej zdrowia na to delirium. No niestety mam dosyć dużo czerwonych serduszek, więc tutaj tarczy mieć nie będę. Lovers też mega przydatne na walkę. A już wezmę tego Funny Packa, może otrzymam obrażenia podczas walki z delirium, to sobie przynajmniej czerwone serduszko może pojawię. Ty, dobra, co ja gadam, że te muchy sprawiają, że pociski przeciwników do mnie nie lecą. Gówno nie muchy, w płomienie ja mam. Ja mam 11 laka, a ja mam co drugi pocisk płomienny. To z tej papryczki te pociski blokują te pociski, a nie muszki niebieskie, o czym ja w ogóle gadam. Ale mnie łeb rozbolał, powiem wam, w trakcie tego podejścia. Sorry, jak ja dzisiaj trochę komentarzem gorzej, nie ogarnięty jestem, ale nie wiem, tak mi łeb nawala, że zaraz mi wybuchnie po prostu. Myślałem, że przetrzymam do końca podejścia, ale jest ciężko, strasznie. A jeszcze muszę zgadnąć to Isaac Olgukę. Dobra, do widzenia. Tu pewnie będzie jeszcze jedna walka z bossem. Nie sądzę, żeby to było delirium. Bardzo mało walk z bossem jest. Raz, dwa, trzy, cztery. No to muszą być jeszcze dwie, bo chyba 6 to jest minimum, 10 to jest max. Strasznie dużo osób mi pisało jakiś czas temu, że w ogóle na Wojdzie jest tylko 6 walk z bossem. Przecież to jest losowe, nie? Na 1000% może być więcej niż 6 walk z bossem. Jestem na 98% pewny, że 6 to jest minimum, a chyba 10 to jest max. Wiele razy miałem 10 walk z bossem właśnie na Wojdzie. A wezmę sobie damage upa. A to zjem może? Zwykła mucha. Dobra, biorę to lovers. No ja mówiłem, walka z delirium tutaj. Lecimy. Mogę stać na tyle blisko, żeby nie otrzymać obrażeń od moich eksplozji z much. No, czyli Proptosis na te efekty pociskowe
nie jest zbyt dobrym pomysłem. Do tych muszek rzeczywiście lepiej zachować dystans od przeciwnika. Tak czy siak jest Sesunia. Nawet Lovers chyba nie będę musiał używać. Raz obrażenia otrzymane to nic. I czy on mi zadał pół serduszka obrażeń, czy mi się wydawało? Bardzo możliwe. A nie, dobra, ja pół serduszka to sobie pojawiłem za pomocą mojego itemu aktywnego. Się zastanawiałem, skąd ja mam to pół serduszka. Siema mama. No i cała walka, turbo jest Sunia. No nie, no co ja to podejście od początku do końca. To jest śmiech na sali, zagrałbym nim normalnie jeszcze raz. Tylko po to, żeby zobaczyć jakieś inne efekty na muchy i ciekawsze, no bo naprawdę te bombowe to jest taki absurd. To musi być zmienione, 100% szans na eksplozję to jest za dużo. Dobra, a ja zmieniam scenę i lecę na Isaac ZW. Siema, siema. Co tu dziś ciekawego, Magic Mushroom. No, nic za bardzo się nie zgadza, Gemini. Również nic. I nie tylko za item rumo, no ale te pule to są takie z czapy trochę. Dobra, jakieś inne kolorki może. King Baby od razu, Secret Roomik sobie wyrzucimy, żółty. Nie. I nie sklep. Play do cookie. Multi trade, status effect albo efekt tearsów. Żaden z kolorów znowu. Pick-upy. Dziwny kolor. Nie brązowy, nie zielony, nie fioletowy, nie czerwony, nie żółty, nie czarny, nie niebieski, nie biały. Wow. To co mi za kolor został? Przezroczysty? Aż bym sobie słoik zobaczył. Najpierw może duality. Nie. Pick-upy. Pick-upy i jakieś tearsy czy status effect? Ja bym zobaczył może najpierw, czy to są tirsy, czyli tropikamidę. Nie. Multitrade status effect raczej. Raczej multitrade bym wziął. Multitrade to tak nie wiadomo co to jest tak naprawdę. Ty, no ten kolor mnie najbardziej dziwi. Czerwony, biały. Co mi za kolor został? Brązowy też nie. Kremowy. Kremowy albo przezroczysty. Słoik bym chciał zobaczyć. Jakiś jar. Jar of Wisps to na pewno nie. Jakiś jeszcze inny kolor jest? Niebieski jest, czarny. No nie, no tylko ten tak naprawdę, przezroczysty. Crane gain item, multi trade, pickups, poop. No te pickupy się zgadzają. To są bomby glitterowe. Ta, bomby co pojawiają na nich. W życiu bym się nie spodziewał, że pod pick-upy będą bomby. Status efekt, no rzeczywiście, dosyć ciekawe. Rzadki kolor, nie pomyślałem nawet o różowym. Ale no, grafika bardzo łatwa do zgadnięcia. No dobra, jeszcze Isaac Connect nam zostało, połączyć cztery itemy. Kamień, kamień, kamień. To też jest chyba kamień, nie? Tak jest, rock items. Lodestone, grzyb, grzyb. No i tyle. Zmienia naszą wielkość, zmienia naszą wielkość, zmienia naszą wielkość. Nie wiem, czy to jest Leo? Chyba też mi zmienia wielkość. Tak jest. Mucha, mucha. Płomień, 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 płomień. Jakie proste. I blok pocisków? Nie. Confusa nakłada. Ha, Boże, ale proste dzisiaj. Nie no, Isaac Connect 5 sekundowe. No dobra, to by było wszystko. Ja wam mi się pisie. Bardzo dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, co sądzicie o tym Apolionie. No mówię, dzisiaj taki gówno odcinek mi się wydaje, bo za łatwy i te efekty bombowe zbugowane, no są po prostu za mocne. A ja dziękuję wam jak na razie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku już niedługo. Trzymajcie się i cześć, pa pa!